uderzają Krystian Nowak. W 67 minucie kolejna zmiana w ekipie gospodarzy. Podziękujmy brawami za grę Sergio Lazarus. A w jego miejsce z numerem 28 Lukas Janicz. Występujący za numerem 9 ze składu Silariusz Zjawiński. 15 minut po zakończeniu spotkania. Około 15 minut zaraz po zakończeniu Ostatni wizyt Wiela w tym spotkaniu ostatecznie Podbeskidzie przegrywa z Radową 0-1 po bramce z 54 minuty Mirosława Czołwila. Drodzy Państwo, przypominam o wyjeździe do Chorzowa. Bardzo serdecznie zapraszam. Poniedziałek 10 sierpnia, godzina 18. Tydzień później, 17 sierpnia, grać będziemy w Bielsko-Białej z Pogonią Szczecin. No i raz jeszcze zachęcam do tego i zapraszam, by te bilety zakupować wcześniej, by wcześniej pojawić się na stadionie i tym samym nie czekać na wejście i na rozpoczęcie spotkania. Bardzo serdecznie więc zapraszamy zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak również w kasach biletowych. Od 10 sierpnia będzie możliwość zakupu wejściówek na spotkanie z Pogonią Szczecin. Na zakończenie, drodzy Państwo, raz jeszcze nasi sponsorzy. Partner strategiczny to miasto Bielsko-Biała, sponsorzy główni. Będziemy Mura, Polak, PSA, a także Biomex, producent wodni liniowych. Partnerzy techniczni to firmy Masita, Pulska, Wuta, parkowe, Wiena, firma Nuclec, fitness, Kupinia, Lewa, Welen i biura dla Ciebie, PNL. Sponsorzy pozostali to firmy Sita, zabaw gospodarki odpadami, Aquasystem, przedsiębiorstwo komunalne Lentera, firmy Biomex, Wojtur, Lesbło, agencja zatrudnienia Kero Sigma, inwestycje grup towarowych, czyli giełda Wapienica, Pisces, partnerzy z Bielsko-Biała, Reforma, grupa Tomi, firmy Altrans, Nuclec, firma Wiena, Twoja koszulka, reklama i druk, odmieniowa stacja kontroli pojazdów dla nety, Tarcz Polskiej Bielsko-Białej, Szkoła Tańca, Kubana, Krecia, Miarenę, Pakolorentę i po świecie kuchni, patroni medialni, Królika Beskidzka, Mój Powiat, Radio Bielska, także portale internetowe Beskidzka 24, Bielsko Info i Bielsko TV. Raz jeszcze, drodzy Państwo, przypominam, 10 sierpnia gramy w Chorzowie. Gorąco i serdecznie zapraszam i zachęcam do wspierania granic meczu wyjazdowym. No a 17 sierpnia ponownie zobaczymy się na stadionie miejskim w Bielsko-Białej. W poniedziałek o godzinie 18 grać. Wówczas będziemy z Pogonią Szczecin. Dziś to już tyle. Do zobaczenia.